Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się dzisiaj w grze Pesticides Not Required. Tak, ci, którzy śledzą mnie trochę dłużej, przez trochę dłużej mam na myśli w sumie w tamtym roku, ale dobra, nieistotne, możliwe, że widzieli już tę grę u mnie. I tak, teraz mamy do czynienia z pełną wersją. I wyszła ona już na początku marca bodajże. Ale ja dopiero teraz mam możliwość wam ją pokazać. Tak czy inaczej, dzisiaj właśnie zaczynamy przygodę z pełną wersją. Czy będzie to jeden odcinek, czy więcej, i się zobaczy. Ale zanim coś, to mamy tutaj taki wspaniały właśnie komunikat, że hej, grałeś w demko, czy chcesz zachować postęp, czy nie? Zalecam go usunąć, więc usunę. Tak, piękna gra o żabie, który prowadzi farmę i walczy z robakami. Zobaczmy, czy są jakieś ważne rzeczy. First. Dobra, zostawmy jak jest. Kliknijmy po prostu play. I tak. Ponownie. Jak w to grać? Bo to wiecie, jest bardzo skomplikowana sprawa. Ja tak ważnie zrozumiałem, jak zatestowałem wszystko, to muszę pokazać. Ale tak. Sadź po prostu rzeczy przez chodzenie obok pustych pól. Okej. Okay. QE. Padam albo scrolla, żeby wybierać, które nasiono najpierw będzie sadzone. Podchodź obok spragnionej roślin, żeby podlewać. W studni odzyskujesz wodę. I pod koniec dnia odwiedzaj merchant, czyli ogólnie kupca, jeśli tłumaczyć normalnie, ale jest to gra słów od właśnie kupiec i mrówka. I można po prostu kupować tu następne rośliny oraz rośliny bojowe, czyli nasiona dosłownie broni. To właśnie te przykłady. Tak, chcemy mieć twin stick, czyli osobno, czy na bazie ruchu? Na razie na bazie ruchu. Czemu zaczęliśmy z taką żabą? Proszę bardzo. Nie wiem, że może to wydawać się głupie, ale... Ja muszę to zrobić. Wiem, że to może wydawać się dla wszystkich głupie, ale... No, my tej żaby nawet nie powinniśmy mieć! Okej, co, odkryłem jakieś rzeczy, które... Tak, które są ewentualnie... O! Można wybrać sobie... Rockwood, tak po prostu? Nie no, weźmy lato, wydaje się być takie... Tak, to chyba z wymyślnym. Tak czy inaczej. O, dobra. Teraz jest już lepiej, bo jesteśmy dosłownie w końcu żabą, którą powinno się być na początku. Taka piękna żaba, która jako swoją supermoc ma ataki językiem. Tak, ta, która tam miała więcej wiadrów z wodą i tak dalej, to... Nie powiem, żeby to była zła żaba czy coś. Ale żeby ją odblokować, trzeba... To być pojemność maksymalna wody właśnie razy 20, czy nie razy 20, tylko 20. W czasie, kiedy ta jest po prostu dostępna od razu, więc... Tak bym to powiedzieć, no tak, miałem odblokowaną po tym, jak chyba w demku udało nam się wygrać, a może jeśli się nie udało wygrać, to byliśmy blisko. Tak czy inaczej, no po prostu... Dobrze, że zmieniłem, ale tak. Mamy teraz wspaniałą rzecz, która jest typowa dla... gier tego typu, czyli takie z elementami Horde Survival. Ala ten, jak to się nazywa? Vampire Survivors i tak dalej. Czyli właśnie to, że przez jakiś czas dostajemy level upy i tutaj jakieś bonusy, tylko że w przeciwieństwie do większości gier tego typu tutaj nie wybieramy nowych broni czy czegoś tego typu, a właśnie bonusy jak tutaj. Często szatkowanie lepszy damage, ale gorsze prędkości robót dodatkowych. Podobne. I osobiście wziąłbym na razie Cultivatora, bo jest najbardziej neutralny i... To wydaje się fajne, bo więcej dostajemy z wrogów, ale są trochę trzymalsi. Tutaj więcej meta... ten... amelinium i ryb. Ale za to... mam mniejsze jakieś resistance. Co to jest? O, to jakieś rzadsze. Tańsze sklepy, więc szybciej się ruszamy, ale tracimy życie. O, zaryzykuję z tym. Miał jakiś fajny kolorek.
I znowu. Level up. Szybsze atakowanie po prostu. Więcej expów. Więc ale mniejsza prędkość ruchu. Mniej ten. Monet, ale lepsze rzeczy związane z nie. Nie. Weźmy to. Jako, że przyspieszyliśmy sobie chodzenie, to można spokojnie teraz zredukować szybkość chodzenia. No, kop szybciej te amelinium. I łów szybciej żabeł. U, ładna ryba. Ale dobra, szybko musimy jeszcze tylko podlać. O. Szczerze wezmę co. W ten sposób, im więcej łowimy, tym łowienie będzie potężniejsze. Jako, że w tej grze tutaj głównie chodzi o to, żeby przetrwać i żeby móc ogarniać wiele rzeczy, co... No, dobrym pomysłem będzie po prostu ulepszyć sobie też takie rzeczy jak łowienie właśnie. Dobra, dostaliśmy kryształ, one chyba były do metaprogresji. To jest aż takie nieistotne. To, co jest jednak istotniejsze, to to, że właśnie mamy merchanta i... Możemy sobie głaskać piesa. Tak, więcej farmy, na razie nie. Zwierzaka nie możemy kupić i w sumie... Nie wiem, czy jakieś zwierzaki w ogóle kiedykolwiek kupowałem, nie pamiętam. Ale tak, zobaczmy sobie, co mam ogólnie. Radysze. Jamy i... Szczerze, z tych opcji chyba bym wziął... Radysze, wydaje się być najsensowniejsze. Oczywiście jama też mogę wziąć, ale zanim coś jeszcze tutaj... O! Muszę wziąć te dwie bronie, czyli jojo i voltureta. Po prostu muszę. To jest tak, ile się da weźmy jamów i ile się da weźmy tego. Dobra. Pieseł. Wygłaskany, to możemy iść zająć się teraz innymi rzeczami. Typu sadzeniem jojo i innych rzeczy. I dobra. Mamy chwilę spokoju, zanim wrogi do nas przyjdą, więc spróbujmy może chociaż złowić tę rzecz. I w ogóle patrzcie, że fajna rzecz, teraz nie chodzimy po wodzie, a szłapiemy w wodzie. Podoba mi się. Podoba mi się. I tak, w sumie nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia na ten temat. Wow, dobrze idzie nam łowienie. Oczywiście, że więcej expów i monet. I tak, Swendor, nie wiem, czy o tym wspominałem, ale pod odcinkiem z demka nawet odezwał się właśnie... Nie, wspominałem o tym, że odezwał się autor, ale czego na pewno nie wspominałem, to uwaga, autor ponoć ma nasze wspaniałe polskie korzenie, że tak trochę określę, przy czym... Wspaniałe polskie, to jest takie powiedzenie, które sobie powiedziałem po prostu, bo tak. Żeby nie było, nikt nie uważam, że jakieś... To, że ktoś ma polskie korzenie, czy ma korzenie jakiegoś innego kraju, jest lepszy czy gorsze. Piękny człowiek, tyle. Ale dobra. Żebym się nie rozgadywał za bardzo na takie tematy. Patrzcie, jak pięknie to jojo działa. O, i mamy tego kreta. Którego też kupiłem. Fajne. Tak, definitywnie będę chciał testować te nowe bronie i rzeczy, których... Na poprzednim podejściu nie miałem, a na pewno trochę takich jest. Ale tak, teraz jesteśmy we wodzie, to spróbujmy złowić ryby. Pamiętajcie, każda ryba złowiona to jeszcze szybsze łowienie na przyszłość i... Finale, na to teoretycznie mógłbym wziąć... A nie, quality bait. Jeszcze więcej ryb. W ogóle wszystkiego z rybami więcej, lepiej. Chęcią przyjmę. Patrz, podlejmy tylko jama. Cześć, merchant. Bierę definitywnie. I teraz co? Mamy słonia. Podlewa zadan z rośliny? No, wezmę słonia. Trochę dziwne, ale tak. Fairy dance. Jakiś taniec wróżki. Wezmę. Chrome. Okej, czyli... Będziemy mieć dosłownie wybuchowe te strachy na wróble i tak dalej. I bong hammer, no. Nie zmieści się to już. Już bong hammera nie będę mógł wziąć. Dobra, nie ma problemu. W takim wypadku weźmy tak. Mam 400 to. Jednego arbuza. Trochę radiszu, żebyśmy mieli coś, co szybko rośnie. I tak, dobrze widziałem, że bong hammera już nie będziemy mogli mieć.
I żeby nie było, nie jest to dla mnie problem, bo Bunkhammer chyba mieliśmy ostatnio. A tak to przynajmniej mamy takie trochę EA, hippie, czy jakkolwiek to nazwać. O, nie, 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 nie! Robaki, idźcie sobie. Zostawcie mojego żabeła w spokoju. Ale tak, wracając, będziemy mieć dużo nowych broni, bo w sumie jedno się powtarza, to język. I teraz tak... Lacja... Sędziom to wziął, to jest fajne. Ale nie, Gold Rush, żeby mieć jeszcze górnictwo też trochę bardziej lepsze. I teraz tak, Redensa? A, dobra, mam dosłownie wróżkę. To jakiś czas, ale fajne. Wow, nie, po prostu... Jakby to powiedzieć, wow. Nie spodziewałem się takich rzeczy, ale... Powiem szczerze, naprawdę ta gra ma prostą grafikę. Ale to jest tak satysfakcjonujące, że ja nie wiem co. Zresztą czasem mogę powiedzieć o Brutato i o wielu innych grach. I tak, na pewno słyszycie to ekscytację, taką wręcz dziecięcą. Ale no... Tak już jestem. Tego się nie zmieni. A definitywnie, Pesticides Not Required. Czy jest jedna z tych gier, która... Pozornie naprawdę możliwe, że nawet... właśnie czymś, co jest tylko kopią innych rzeczy. No daje taką satysfakcję, tak przyjemnie się w to grze, że nie wiem. Więc jabłek nie potrzeba, to fajne, ale Attack Sites, nope. To jest najlepsze. Daje wszystkie jakieś bonusy, bez żadnych kar. Idealne dla mnie. Okej. Okay. Bawimy się w żabę górniczą. Dobra, bo żab... Jak powiedziałem, żaba górnicza, to aż mi się przypomniało. Oj, to jest... Powiedzmy, ciekawa histeria. Jak celowo mówi histeria. Jest to mocno, bym wręcz powiedział. Dane z moją znowu rypygami. Ale ojeju. Po prostu ojeju. Powiedzmy, że moja grupa ma dosyć... moja grupa, której prowadzę, tak najłatwiej to byłoby określić. Ma trochę napięku z żabami. Jest oni tak bardzo, że niektóre żaby zdecydowały się zostać górnikami, żeby tylko śledzić i za nimi, żeby się mścić. Tak dalej, i tak dalej. Dziwna rzecz, wiem, ale... Powiedzmy sobie wprost, moje kampanie, które prowadzę, rzadko kiedy są normalne. Więc no, i teraz co tu mamy? Szybciej rosną, ale mniej dają. A tutaj atak jest większy, więcej dają, ale mniej jabłków. Zaryzykuję, żeby było mniej jabłków. Może jakoś to przeżyjemy. I swoją drogą mam pierwszego boss fighta. Czy też tak to nazwać? Czyli pierwsze spotkanie właśnie z tą modliszką. Teraz tak. Amount i więcej damage'a, czy attack size i trochę mniej damage'a? Attack size i mniej damage'a, czemu nie? Enemy spawns i roślinki. A. Nie, wezmę Nimble Limbs. To jest lepsze. I teraz... Finalnie, dwa języki i częstsze atakowanie. Tak, to jest to, czego mi trzeba. Machaj swoim językiem na wszystkie strony wszechświata, żabeł. Pawka mi odbija, zobaczcie. Ente. Tak, po prostu... Totalna głupawka. Nope. Niech będzie but. Tak, nie mam nic lepszego. Znowu? A tak frequency. Czesne. No, patrzcie, jaki mały system, tak przy okazji. Czy ten słoń jest mniejszy od żaby? Dobra, jakimś tym żaby jest mniejszy od robaków. Te robaki są po prostu olbrzymie i ta żaba też. Dalej, ten słoń po prostu... W porównaniu wydaje się być malutki. Fajne. Ale nie. Szczerze wezmę chyba brokuły. Mniej wody trochę zaboli, ale pozostałe rzeczy są bardzo dobre. No i tak. Po prostu zajmijmy się dalej tym, co jest najistotniejsze, czyli pracą na farmie i przygotowaniem się do pokonania tych wszystkich złych, niedobrych... No. Co się nazywa? No, robaków. Okej. Okay. Swift Swings, definitywnie nie chce iść wkryty, a te bonusy są świetne. Dobra, weźmy Diaksy, Merchant.
krety czy wróżka? Krety. Lepszenie kretów może być naprawdę ciekawe. I teraz weźmy zboże, najtańsze. Najbardziej podstawowe. Ale moim zdaniem wystarczy na jakiś czas. Tak, inne żuczki przychodzą, czy są kleszcze. O, z tych opcji... Wezmę chyba to, żeby jeszcze więcej móc expów darować później. Przez zmniejszenie obrażeń nie jest niczym dobrym, ale... Jestem zdania, że przeżyjemy takie zmiany. Nie będzie najłatwiej, nie będzie najprzyjemniej, ale przeżyjemy, damy radę. Będzie dobrze. Dwa przybicia, definitywnie piercing. Na takich wieżyczkach... Bardzo cenna rzecz, moim zdaniem, moim odczuciu. Jakkolwiek to określić i attack frequency amount definitywnie. O, a przy okazji skrzynia. Albo kolejny słoń, albo tukan. Weźmy kolejnego słonia. Jak tak teraz myślę, to chyba miałem jakieś zwierzęta jednak. Tylko już nie pamiętałem o nich za dużo. Ja bardzo myślę, że miałem, tylko jak zwykle zapomniał o podstawowych rzeczach. Mam. I kolejny level up. Nie, to jest piękne. Ale tak czy inaczej, największy pick-up range. Nie będę się przynajmniej podchodzić tak super blisko. Dodatkowo, że nic większe to mi zasięgu, na jakim mogę łowić. Ale patrzysz... Ja szybko zaczynamy łowić te wszystkie rzeczy. Nie, żeby mnie to szczególnie dziwiło, bo w końcu z każdym złowieniem coraz lepiej idzie. O, za każde wykopane amelinium będziemy dostawać jeszcze większe zyski. Kolejny słoń. Dobra, a nie. Tym razem weźmiemy wróżki. Tych opcji wezmę też łączenie tego. Ile idzie grejpfrutów, ile idzie ziemniaków. Jest wymiziany, więc idziemy. Sprawdzimy, co się da. Czyli tańca wróżki. Zaraz idziemy kopać. Pamiętajcie, że miningowanie teraz jest tu po to, żebyśmy lepiej łowili ryby. Tak, frequency, definitywnie. Amount i więcej damage. Damage nie. Crit chance, niech będzie. Attack frequency, definitywnie. Knockback, niech będzie. Okej, okay, wrogów zaczyna się robić dużo, więc definitywnie dobrze, że podinwestowałem w te ataki, ile się da. Tak, mimo tego, że może być nie najłatwiej z tym wszystkim, to wydaje mi się, że jesteśmy na tyle przygotowani na przyszłe momenty, że jakoś to będzie. Złotą rybkę złapałem. Zobaczymy, co tym razem będzie. Jakaś inna ryba i gold rush. Long reach, max health, attack duration, a nie, kolejny gold rush. Więcej gold straszy, tym w sumie lepiej. I dla łowienia, i dla samego gold straszowania. W sumie, jeśli chodzi o to, czym mówię, gold strasz i tak dalej, a nie gold rush na przykład zazwyczaj, czym w tym momencie, jest to wszystko związane w sumie z tym, że siostra grała w jedną gierkę, to był jeden przeciwnik, rush. I pamiętam, jak to pogra? Ona mi o tym opowiadała. Ale jako, że on ją irytował przez początek, jak grała, bo zapominała o nim trochę i tak dalej, tak nazwała go dosłownie Srash. I tak mi zostało. Ale tak, no, wiem, że to mogłem też przy okazji zwiększyć XP, ale ważniejsze jest dla mnie to, żeby jak najbardziej synergia była między górnictwem a łowieniem ryb. Teraz tak, Mining Speed, Mining Yield, Fishing Yield. Eglek, definitywnie. Nawet jeśli trochę będziemy mniej dostawać z roślin, to nie będzie. Niech będzie nawet, że mniej jabłków. Grid. Oczywiście nie będzie limps. Dobra, grapefruity są naprawdę potężne. Zapamiętam to sobie. Jak najczęściej brać grapefruity. Tak na szybko, że tutaj dokopiemy parę rzeczy i idziemy do merchanta. Nie ma zwierzęcia, a szkoda.
Zamkniemy kolejną działkę. A, kupiłem bardzo dużo działek. Okej. Okay. Nie zauważyłem, że kupuję, myślałem, że coś się zbugowało. Weźmy to. Większe, co się daje, ile się daje. Patrzmy. Dobra. Będziemy musieli w takim razie poinwestować bardzo dużo w plony za chwilę. To, żeby po prostu mieć ich bardzo dużo, patrząc na to, ile tego wykupiłem. Ale damy radę. Jojo, Attack Duration, Projectile Speed. Niech Jojo dłużej lata i szybciej lata. Attack Duration, tak. Size, Frequency Damage. Frequency i Damage jest definitywnie czym, czego potrzebujemy. O, level up. Damage, Crop First, Enemy Damage. Nie, Quality Bait. Ale czy piszcie, że Quality Bait? Coś, czego ja nie umiem robić. Ogólnie nie umiem baitować ludzi. Podobne. W sumie nawet nie wiem, czemu tego tam wspominam. W sumie to jest inny temat. W ogóle to jest spore. Teoretycznie. Ale wtedy. Jako, że gra jest na tyle spokojna i na tyle nic się tutaj nie dzieje nowego, co mogę gadać o takich głupotach. Mógłbym gadać w sumie o tym, że no. Teoretycznie długo powinien wrócić. Można do streamowania, jeśli uda mi się ogarnąć parę rzeczy. W swoim życiu personalnym, prywatnym i tak dalej. Szczerze, fajnie by było wrócić do tego. Ty nie mówisz jakieś konkretne rzeczy, czy to tak, co Dark Soulsów, tak jak za początków mojej egzystencji internetowej, czy tak wrócę, nie wiem, do. Jak to się nazywa? Do Genshin Vista Railów, tak jak to było. Czy tak by zrobił to, tak by zrobił tamto. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, co to będzie. Ale mam ochotę, więc prawdopodobnie niedługo wrócę do czegoś. Uhu. Chyba powiedzmy 5 kretów i. Reszta idzie na. Pumpkiny? Pęby nie, do tego trochę jamów. Nie mam za dużo nasion, ale będzie dobrze. I okej, okay, pajak pokonany, czyli opening skrzynki, jej, i... Wezmę kato. I tak, definitywnie miałem jakieś zwierzęta. Bo z tych skrzynek za bossy zawsze dostaje się zwierzęta. A jeśli tak jest, to nie wiem, wtedy nie pamiętałem, że miałem zwierzęta. O, znowu boss. Ale dobra. Ufmy jakieś ryby, wkopmy jakąś skałkę, cokolwiek. I dobra. 3 piercingi, speed damage. 1 piercing damage, to który jeszcze. Nie, 3 piercingi. I mam takie wielkie fale, że ciężko. O, damage. Weźmy mounta. Niech ten język po prostu się długo majta. Wiem, że to był attack frequency i tak dalej, ale. Jeśli chodzi o język, jest to na tyle basic broń, że tutaj wolę, żeby się długo majtał, niż żeby. Częściej się majtał. To brzmi, ale tak. Dużo rzeczy, które gadam, brzmią bardzo dziwnie. I zobaczmy, co tu mamy. Pegleg. Albo Improved Pickaxe. Wezmę Improved Pickaxe, bo jednak zależy mi na tym, żeby jak najlepiej miningować. Tak, Pegleg teoretycznie też pomagał z miningowaniem, ale tam był kara chyba do prędkości ruchu. Które w moim uczuciu przydałoby się jednak już trochę może zwiększyć, jeśli będzie okazja. I guess. Dobra. Jest sklepik otwarty. Zaraz tam musimy pójść, tylko szybko skończę parę rzeczy. Odbiorę diaksy i tak dalej. I kolejny kato. Oczywiście, że biorę kato. Przyda się kato. Tak. 12. Powiedzmy, że 5 wróżek. 5 kretów. 2 języki. Inwestujemy w pumpkiny, ile się da. A reszta. Raspberry? Trochę te pozostałe. Dobra. A to sadzimy. O, chyba jakieś dzinki już wyrosły. Gig. Nawet nie wiem, czym jest ten gig. Ale okej, okay, jeszcze lepsze łowienie. Trochę damage'a. Joink. Wydaje mi się, że w ogóle z
postawą naszą powinno być teraz tutaj łowienie, bo chyba mam najwięcej do nich bonusów, czym do nich, do niego. To jest piękne, ale na razie nie. Weźmy to coś takiego bardziej do walki. Nie wydaje mi się, żeby inwestowanie tylko w łowienie i górnictwo było dobrym pomysłem. Potrzebujemy też damage, szybkości ataków, czegoś, co będzie nam pomagało pozbywać się tych mrówków, roboków i innych dziadostw weboków, które się tu pokazują. I teraz tak, projectile speed, atak... Też wezmę to, na razie. The amount of, I guess? Najwięcej tych kretów się pokazuje. Ale ogólnie ciekawa sprawa, że kret tutaj jest traktowany jako broń i on powinien być sojusznik. Bo zazwyczaj na farmach, ogrodach i tak dalej, bo nie wiem, czy tutaj można mówić o farm, czy bardziej o ogrodzie. Też skoro sadzimy zboże, to raczej o farm, ale nieistotne. Krety raczej są szkodnikami, które się stara przepłoszyć. Ale tak. O, Golden Retriever. Capybara. Oczywiście, że capybara. No coś. Powiedzmy, że po prostu... ja uwielbię kapibary i trochę mnie tym zaraziło. Ale nawet jeśli to, to jednak... kapibara wydaje się być przydatniejsza, patrząc na to, że inwestuje w długo rosnące rośliny. Dobra, szybko wykopimy parę rzeczy. Dziękuję, tak, tak. Dwie dynie jeszcze przy okazji. Nope. Sloth. Albo pegleg? Pegleg nie będzie. Ja nie tak spowolnił, tylko zmniejszał zyski z roślin. Interesting. Dobra. Max w to. Max w to. To jeszcze 3000. O Jezu. Jeszcze powiedzmy, że kalafiory dokupimy. Dobra. No to idziemy do roboty. O! Jakieś krowożuki się zaczynają. Tak, chyba w zamku też one były. Ale no. Zaczynają się, co nie jest dobrym znakiem. Dla nas to chyba oznacza, że zaczyna się już poważniej robić. Po drugie, nie pamiętam, czy trzeba tutaj przetrwać konkretny czas. Czy co trzeba zrobić, żeby nagle wygrać? Bo coś trzeba. Ale co to było, to naprawdę nie jestem w stanie wam powiedzieć. Niestety. Jedna sprawa, druga, cokolwiek to było, raczej nie dożyjemy tego momentu. Za dużo tutaj jest różnych dziadostw, które zaraz mnie ubiło. No, chyba to będzie koniec. Dobra, jednak nie. Amount, definitywnie amount. Potrzebujemy jak najwięcej tego. A tak, który jest on success? Amount. Amount damage, attack duration, attack frequency, amount... frequency, tak, im więcej tych ssaków na wyblet, tym lepiej. To by się bardzo przydało, ale nie. Gust, bo tu jest knockback. Jednak muszę przeinwestować w knockbacki, muszę ich odpychać trochę. Nie wiem, czy czuć różnicę, czy nie. Tak czy inaczej dobrze, że to się pojawiło. Żaba nie wchodzi w nich. Dobra. Za szybko mówię, wiem, ale okej. Poppers, tak, poppers. Szybko dokopię jedną skałkę, czekając przed okropnym pajakiem. I teraz tak, nic nowego, ciekawego się nie trafiło, więc... 5 wróżek, 5 kretów, 5 kruków. Resztę bierzemy dynię. Jamy. Radisze w sumie też można. To idziemy. I znowu nowe rodzaje dziadostw. Teraz ważki. I nie pamiętam, jak się nazywają ogólnie te robaki, ale są też takie, to są pogoniane, śmierdzą bardzo. I tak. Ostrożnie, żaba, ostrożnie, nie możesz mi tu umrzeć. Damage, plantings, apple... Health regen. Najprostsze, co jest health regen. Tak. Dajcie mi health regena.
Ja nie chcę tu umierać. Ja chcę żyć. Nie, dobra, 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 widzę jabłko. A to szczerze, dobrze, bo jabłka leczą. Zresztą jak mówi jakieś angielskie powiedzenie Apple a day keeps the doctor away. Czegoś tak. I nie mówię tego celowo jakoś źle, żeby nie było. Nie mówię też tego celowo jakoś mega poprawnie. Po prostu tak powiedziałem, najłatwiej mi jest. Ale tak, czyli inaczej, jabłuszko dziennie odstarza lekarza, czy tam doktora. Jest to powiedzenie takie, które ma na celu po prostu chęcę do jedzenia jabłki. Dobra, zdrowego życia teoretycznie. I teraz tak, crit, chest, crit damage, nope. Nie chcę iść w kryty. O! O! A czy bym za to, że po jednej roślince każdego typu udało się zbierać? Zaryzykuję. O! Muszę zgodzić na achievement za to, że mamy ponad 75% bonusu do szybkości rośnięcia roślin. A to nawet wyskakuje na ekranie, nie zauważyłem wcześniej, ale dobra. Tak, 5 jojo. 5 wróżki, 5 kreta, jeszcze jedno jojo. Dodatkowa grządka, bo czemu by nie, chyba mam maksa grządków. I dynie. Doprawione z resztę funduszy ziemniakami. Dobra. No to idziemy. Sadzimy, podlewamy, robimy co trzeba. I tak, mount. Amounty. Dobra, to jest jakieś małe muchy znowu nas atakują i... Nimblefingers. O, achievement za to, że mamy maksymalny poziom kreta. Myślę, że 3 do amounta. Jakby inaczej. W ogóle po co wam mówię o tych achievementach? Wy widzicie. Amount. Jeszcze więcej jojo. Skrzynka, tukan albo kot, kot. Dobra, przyszedł kolejny bossu. O, dostać 50 roślin w jeden dzień, nawet nie wiedziałem, że mieliśmy aż tyle nasion. Okej, max wróżka. Jeszcze więcej wróżków. Rusza? Nie. Damaged Orb, definitywnie. Knockback. A potrzebujemy knockbacka bardziej niż czegokolwiek innego. Chyba w tym momencie. Udało się też mieć więcej pojemności na wodę, ale... Nawet jeśli tego nie będziemy mieć, to jakoś to przeżyjemy. Okay, chyba w końcu mój knockback, czyli moje umiejętności odrzucania wrogów są wystarczające, żeby jakkolwiek sobie poradzić z falami nadciągającymi z jej. Znowu jest ten cały gig i ta piękna minka. Weźmy giga, bo czemu nie? Nadal nie wiem czym jest, ale... Przynajmniej jest. Dobra, sklep się otworzył. Nie, żeby to chyba miało jakieś większe znaczenie, ale nadal otworzył się, więc dobrze. Tak, crop yield i planting speed, bo... Cyk. 17. 5, 5, 5, 1, 1, max grapefruitów, iru, radisze, cauliflowery, pumpkiny, no i pumpkiny, cauliflowery, dobra, jest chyba git. Chyba naprawdę jest git, jakoś to jeszcze trzymamy, przeżyjemy. Dodatkowo, że nadal na pewno nie pamiętam. Okej, okay, 50 górnictwa w jednym przebiegu. To jest fajne. Dobra. Niech będzie. Wezmę to, jeśli chodzi o attack frequency i teraz nie patrzymy już na frekwencję jeszcze tak bardzo. Teraz bierzemy raczej inne modyfikatory. Skoro mamy negatywne zwiększanie tego. Krowa. Definitywnie. Definitywnie krowa, bo jeszcze nie mamy jak zwiększa to co dostajemy to jeszcze lepiej. I teraz... Okej.
frequency, tu nie ma frequency, poza tym amount, więc tak. Strength potion, nie, nie był fingers, jeszcze lepiej będziemy sadzić i tak dalej. Jeden jojo, tutaj mamy, tam mamy dwa amount, ale niestety jest też frequency. Dobra, trudno się mówi. Chcę mieć jak najwięcej amount tam tych wszystkich moich rzeczach, to będę miał. I tak. Połówmy jeszcze trochę ryb. Czemu nie? Może za ryby też jakiś achievement? A może nie. Nawet nie wiem. A tak size crop yield. Mniej niby jabłek, ale... Jesteśmy znowu na etapie takim, że jabłka nie są mi aż chyba tak potrzebne. Wiecie, fajnie by były, ale... Żyję bez nich. Tak mi się wydaje się przynajmniej. Rerolla muszę zrobić i... Fajne rzeczy są. Weźmy, może już nie ujść pan. Fox Glove. Ładny korzonek taki, więc tak. Ogólnie kwiatuszek albo jakieś zioło czy coś, ale... Nie znam większość roślin, mówię korzonki, więc... Mam nadzieję, że... Przed tego... Ja patrzę, ile to nasrało tych strachów na wróble. I tak, był też achievement za 50 ryb w jednym. O, summoning blade. Fajne, ale zwiększa niestety ilość wrogów. Weźmy po prostu beefy. Dobra, jakieś rośliny tu już wyrosły, więc yoink. Attack freak. Ja już nie powinien już we frequency iść. Zmarnowałem trochę tego level upa. Ale spokojnie, to nie jest jeszcze tragedia. Enrich Mods. Ok, achievement za poziom 50. Chyba właśnie dobiega do końca to wszystko. Już nie będziemy mogli lepszyć broni. A co za tym idzie, całe jakby powodzenie naszego przebiegu będzie teraz zależało tylko ode mnie. Od tego, jak będę sobie radził, więc... Ja. Niech się dzieje, co się ma dziać. Jakieś oso, szerszenie i teraz tu 3 amounty, ale 30 frekwencji. Damage'a, to są kryty głównie. Niestety, biorę więcej damage'a i frekwencji. Teoretycznie trochę słabiej teraz będzie razu, ale dobra. Damy radę i tak. O, blue chili, niech będzie. Kończę po prostu to blue chili już raz na zawsze. Pojawiało więcej. I sadzimy. Sadzimy co się da, jak się da. Gdzie się da. Przy okazji mordując nadal te rzeczy. To jest bardzo przyjemna muzyczka. Szkoda tylko, że się nie zmienia, bo gdyby było bardziej zmienna, byłoby lepiej. Nadal przyjemna i nie przeszkadza. Jedyne co mogę powiedzieć tylko to, że mam nadzieję, że okażą się, iż każda pora roku albo każdy poziom trudności pory roku będzie mieć osobną melodię. Tak duration nie będzie. Czemu nie? Jednak taka melodika jak pasuje do lata czy wiosny, tak nie wiem czy jesień albo mamy tak samo dobrze się z tym komponowała. Jeszcze więcej tego giga, żeby ryby były jeszcze bardziej opłacalne, czemu nie? Połowimy sobie te ryby tutaj szybko, które się pojawiły. O, kolejna ryba. To taka mega ryba będzie. No i idźmy do Merch Anta, bo zaraz się stęsknię z nami. Dynamite, żeby za ryby ulepszyć górnictwo, coś co już wcześniej chciałem, ale się nie udało. Achievements. Czyli zwierzaków. Czy po co ja to mówię? Naprawdę wy zaraz to i tak zobaczycie pewnie. Bez znaczenia. Dobra. Wydane, możemy iść. Tak, jak wiem, zobaczyliście. I Beefy, Ghast, Boot. Ghast. To proszę jak najlepiej odpychać.
15. Nie wiem, może do 20 się tutaj leci, potem jest spokój. Nie mam pojęcia. Mam pojęcie, to, że mamy 40 minut z nagrania. Gra, nie widać, że się miał kończyć. Fingers. Jest git. Radzimy sobie jakoś. Nie, ja sobie radzę. Takie gadanie w liczbie mnogi momentami to norma u tych, którzy gadają do monitora, jak ja to określam. No tak, bądź co bądź, ja się naprawdę nie traktuję jakoś poważnie, jeśli chodzi o to, że gram w gry, gadając z monitora. Ja się tym często powtarzam, no. Ja nie nagrywam filmików, ja nie robię kontentu na YouTubie. Nie, ja gadam do monitora. Golden Retriever. I jest Umbo, czyli Umbo. A co za tym idzie? Wygraliśmy! Bo tak, jak już zaczyna robić Umbo, to oznacza, że udało się wygrać. I okej, wow. Trevor's unlocked. Mamy jakąś nową żabę. Żaba górnik! Okej, jakieś inne nagrody? Kolejna żaba! Mamy lato 2, więc kontynuacja. Wracamy i... Okej. Mamy sypialnię. Patrzcie, jakie ładne żaby. Tak, tu jest o czymś takim myślałem. Tu mamy częstsze atakowanie za każde, jakby, szybkość... ...sadzenia. Pani się oceny za każdą szybkość wzrostu, fajne rzeczy, ale rzadziej atakujemy i nie mamy żadnych damage skrytów, teoretycznie. Tu zaczynamy z bombą, czyli czymś, czego nie znamy, bo to chyba było w demku. I tutaj za górnictwo widzę, że mam po prostu bonusy. Mhm. Ale teoretycznie wrogowie dużo mniej dają i mam mniejszy damage na start. Pin pluje tymi kijankami. I on będzie chyba odłowienie z tego, co widzę. Mhm. Dokładnie, tylko że on ma problemy z kropami i z attack frequency, a nie z damage'em i lootem. Potem Migdonum zaczyna z tymi kretami i ma na start każdy typ zwierzęcia. I dostajemy zawsze dwa zwierzęta, kiedy jednego go rekrutujemy. Ale bardzo wolno sadzi, podlewa i ma niski damage. I mamy nasze ulubione strachne wróble. Tak, szybciej atakujemy przez 30 sekund po zebraniu rośliny. Dużo lepiej przyspieszamy wzrost roślin. Szybciej podlewamy, mamy więcej wody, ale nasze pociski są wolniejsze. Dużo gorzej, trzeba w sumie nawet nie możemy podnieść bonusów za wzrost roślin. Typu, że więcej dostajemy za pojedynczą roślinę. No i coś jest, ale jeszcze nie mamy do tego dostępu. A szkoda. Ciekawe, czy jest tam, powiedzmy, na ogrodzie jeszcze. Może nawet sprawdzę. Tak czy inaczej, tutaj mamy kuchnię, na której możemy milion różnych ulepszeń sobie robić. Muszę przyznać, że ładne rzeczy. Ładniej to wygląda dużo niż było w demku. Tak, na przykład tutaj możemy fajnie zacząć od damage'a, potem z tego damage'a możemy przychodzić na kryty i tak dalej. Co to potem na attack duration, max health, regen. Tutaj mam piękne rzeczy, które są związane z tym, z plantowaniem. A ostatnia zakładka, jeśli się nie mylę, nie jest pod górnictwo? Proszę. Ta zakładka jest po prostu pod coś. To się mogli wymieszać, ale tak czy inaczej, no piękne. Piękne. I teraz zobaczmy jeszcze tylko tutaj, nic nie ma. No i na tyły. No to nie wiem. Ten obszar. Mamy studnię. Shopę mini zamkniętą. Fajna, spokojna muzyczka. Ale chwilowo nic tu nie ma. Nie wiem, może za przechodzenie poszczególnych poziomów trudności będziemy coś dostawać. Pewne rzeczy. Na końcu jeszcze zobaczmy tylko, jakie są tu kwestie. Okej, czyli tu możemy zobaczyć jakby te achievementy różne i podobne. Okej. Dobra. Okej, dobra. Ale jak już mówiłem, skończyliśmy przebieg, udało się wygrać. Jej. I na tym kończę tego odcinka. Jeśli chcecie zobaczyć więcej
zmagań żab w prowadzeniu farmy i walki z robakami, insektami, innymi dziwactwami, no to mam nadzieję, że odcinek się dobrze obejrzy. Fajnie, gdybyście też zostawili tą tak zwaną łapkę w górę, czy tego palca. I tak, wiem, że to nie w moim stylu, że żule. Ale prawda jest taka, że mamy Brotato też, jeśli chodzi o gry tego typu i dziwnie byłoby mi prowadzić dwie, jeśli obie nie będą się dobrze oglądać, więc no, wyjątkowo tego potrzebuję. I cóż, naprawdę to już na tyle, więc dziękuję bardzo ponownie i trzymajcie się. Hej, hej!